Dzisiaj poznamy właściwości wodorodne. Gimnazjalna 2A rozpoczyna właśnie lekcję chemii, którą poprowadzi ich wychowawczyni Alicja Stańko. Agnieszka Świderska i Weronika Grygiel nie mogą się skupić na tym, co mówi nauczycielka. Są przejęte randką Agnieszki i Iwa. Weronika kombinuje, jak pomóc przyjaciółce uporać się z owłosionymi nogami. No Kotlarska i co? Może ona nam pomoże. W czym? Z tymi twoimi włosami. Ona ma przecież salon kosmetyczny. Robię tam depilację laserową i na pewno będziesz miała potem gładkie nogi. Ale wątpię, żeby zrobiła to za free. A wiesz, ile to kosztuje? No może Magda poprosi mamę? No jakoś wątpię, żeby jej mama się zgodziła. No zawsze warto spróbować. Chcesz się pozbyć tych włosów, czy nie? Chcę. Dobrze wiesz, że chcę. Wszystko zrobię, żeby się pozbyć tych kudłów. Ale o co wam chodzi? Przyjaciółki chcą namówić koleżankę z klasy, by załatwiła Agnieszce depilację laserową w gabinecie kosmetycznym, który prowadzi jej mama. Mają nadzieję, że Magda im pomoże. Ja? Ale ja jestem mega słaba z matmy. Nie chodzi o żadną głupią matmę, tylko depilację. Taka sama jej powiedz. Bo twoja mama ma salon kosmetyczny, tak? No tak. A mogłabym u was wydepilować nogi? No jak przecież z mamą i mama się zgodzi, to spoko. No właśnie, mama się raczej nie zgodzi i dość lipnie z hajsem. No, mogłabym to zbierać, ale dość długo by to zajęło. Bez kasy i zgody to moja mama ci nie przyjmie. Chodzi o to, żeby twoja matka nie wiedziała. Macie taki mały, przenośny laser. Widziałam kiedyś taki w necie. No, mamy. No to przynieś go do szkoły. Nie, mama się zaraz kapnie. Ej, Magda, ja naprawdę jestem... Ej, poczekaj, chwila. Puszczaj mnie, to byłyby ledwie 2 godziny. No przecież może zobacz, kiedy ten sprzęt będzie używany. Nie ma mowy. A jak przyjdzie jakaś niespodziewana klientka, mama mnie przecież zabije. Nie możesz golarką albo depilatorem ogolić tych nóg. Ej, Magda. Magda, proszę cię, daj mi chwilę. Bo ty chyba serio moich nóg nie widziałaś, tak? No nie. Zasłońcie mnie, proszę was. A coś takiego widziałaś? O, hej, Aga. No, cześć. Zawstydzona Agnieszka ucieka do toalety. Jest przekonana, że Iwo widział jej owłosione nogi i nigdy się już z nią nie umówi. On niczego nie widział, nie słyszał, rozmawiał z kumplem, nie zwracał uwagi na to. A jeżeli słyszał, to się ze mnie nabija? Nie nabija się z ciebie. Pójdziesz z nim na randkę i będziesz się świetnie bawiła. Na żadną randkę nie idę. Magda, widzisz, musisz jej pomóc. Przecież widzisz, jak ona jest załamana. No dobra, spróbuję jutro przynieść ten laser. A umiesz się nim obsługiwać? Jasne. Nieraz widziałam, jak mama to robi. Damy radę. Ej, naprawdę, jesteście kochane. Nie wiem, ma ktoś z was chusteczki? Ja mam. Kurde, jak ja mam wykraść ten laser? Będę musiała się nieźle nakombinować. No ale żal mi się zrobiło Agnieszki. Tak panikuję, jakbym miała brodę, a nie włosy na tych nogach. To dla niej totalna katastrofa. Trzeba dziewczynie pomóc. Tymczasem przed szkołą chłopak Wiktorii, Szymon Żurawski, popisuje się swoimi umiejętnościami na motorze. Jest bardzo popularny w szkole. Pokaz obserwuje również Anita, kuzynka Wiktorii. Wiktoria ciągle ma jej za złe, że swata ludzi za pieniądze, a Anita cieszy się, bo coraz więcej uczniów się do niej zgłasza. Hej, Anita! Co? Chodź tu na chwilę! Możemy pogadać? Jasne. Chodzi o takiego jednego chłopaka, który mi się podoba. I chcesz się z nim umówić. Ale nie masz odwagi. Nie mam, ale jest jeszcze jeden kłopot. Jaki? Ma dziewczynę. No i co z tego? No musiałby z nią zerwać. To z nią zerwie. Ile ona nie takie rzeczy dzieją się na świecie? Pomożesz mi? Mam kasę. Jasne. No, ale ty jeszcze nie wiesz, co to za chłopak. Ale co to za różnica? Bo to chłopak Wiktorii. Mojej kuzynki? Czekaj. Zakochałaś się w Szymonie? No tak, od dawna mi się podoba. Popatrz, jaki on jest boski. Okej. Ale to jest chłopak mojej kuzynki. Ale ja ci dobrze zapłacę. Nie mam mowy. Słuchaj, to byłoby takie świństwo. Okej. Nie przepadam za Wiktorią, ale nie do tego stopnia, żeby zabrać jej chłopaka. Jak ty w ogóle mogłaś pomyśleć, że mogę to zrobić? No bo ja myślałam, że tylko dla ciebie kasa się liczy. To źle myślałaś. Anita jest przekonana, że potrafiłaby wyswatać Ilonę z Szymonem. Ale choć nie przepada za swoją kuzynką, nie chce jej robić przykrości. Co, znowu jakaś swatka? O co ci chodzi? Nie podoba mi
się, jak potraktowałaś Lucję. Jaja sobie robisz? Będziesz mnie teraz pouczać? Tak. Uważam, że powinnaś oddać jej te pieniądze. Słuchaj, nie powinnaś zarabiać na mojej przyjaciółce. Uwierz mi, że mogłabym ci zrobić jeszcze większe świństwo, ale właśnie odmówiłam. Słucham, nie rozumiem, o co ci chodzi. Nie musisz rozumieć. Dobra, nieważne, po prostu oddaj ten hajs. Nie. Bo? Bo sobie na to uczciwie zapracowałam. Chyba kpisz. Kazałaś się mierzyć do tego chłopaka i tyle. Wiadomo, że na taki tekst poleci. Powinnaś jej oddać te pieniądze. Wiktoria, po co ty mi to mówisz? Ona chciała mi dać te pieniądze i dała. Mówisz to dlatego, żebym się głupio poczuła? Dziewczyno, ty nie masz żadnych skrupułów. Uwierz mi, że mam i to bardzo duże. Jesteś beznadziejną, pazerną na kasę egoistką. Tak? Tak. I żałuję, że ktoś taki jak ty jest właśnie moją kuzynką. Dzięki. Anita jest wściekła na Wiktorię. Zabolało ją to, co powiedziała. Postanawia się zemścić i wyswatać jej chłopaka z zakochaną w nim Iloną. Ale to chłopak twojej kuzynki. Ale to już bez znaczenia. No spoko, dzięki. Tylko będzie dwa razy drożej. Okej, okay, niech będzie. Umowa stoi. Umowa stoi. Chciałam być dobrą kuzynką. Naprawdę chciałam. Ale po co? Dlaczego mam rezygnować z dobrej kasy, skoro ona i tak uważa mnie za najgorszą osobę na świecie? Jak tak? To mam ją gdzieś i wyswatam jej chłopaka z tą laską. Ale super, że Anita chce mi pomóc. I to z chłopakiem jej własnej kuzynki. A Szymon jest taki boski i tak świetnie jeździ na tym motorze. No i jak? Podekscytowana? Za chwilę będziesz mieć nogi gładkie jak pani Mowlaka. Następnego dnia Agnieszka i Weronika z gimnazjalnej 2A czekają na Magdę, która obiecała wykraść z salonu mamy laser i wydepilować Agnieszce nogi. Ej, Magda, bo niczego mniejszego nie było. Dajcie spokój, do niczego się to nie chciało zmieścić. Ale udało się. Po południu mama ma klientkę, musimy szybko to zrobić i na przerwie polecę oddać. No to roboty. Ej, ale dziewczyny, gdzie wy to chcecie zrobić? No właśnie, najlepiej, żebyś mogła się położyć. Jezu, jedzie do babci i po prostu po południu. Jedzie do higienistki. No ale tam jest też higienistka. No ale ona przychodzi dopiero o 9:00, zdążymy. Tylko się pośpieszmy. Magda, jest super, że przyniosła ten laser. Jeżeli się tylko wydepiluje mi te nogi na gładko, to będę wdzięczna do końca życia. Jezu, gdzie ona jest? Nastolatki mają jeszcze kwadrans, zanim w szkole pojawi się higienistka. Weronika zdobyła klucz do jej gabinetu, żeby tam wykonać zabieg. Chodź, zasłonimy ją. Chodźcie. Już. O, hej, Aga. Hej. Dzisiaj aktualne? Tak, tak, pewnie. To świetnie. Słuchajcie, higienistka chyba o 9:00 jest, także... Tak, ale wiesz, Weronika boli brzuch i czekamy na nią. Strasznie. Ojej. Strasznie. No dobra, to widzimy się wieczorem, to pa, cześć. Pa. Chodźcie. Okej, wyciągamy Weronikę. Dziewczyny nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli depilacja laserowa nie jest prawidłowo przeprowadzona, może być bardzo niebezpieczna i można spowodować groźne poparzenia. Nastolatki są jednak tak przejęte, że w ogóle o tym nie myślą. Bo trzeba ochronić oczy przed tym laserem. No dobra. Dobra. Masz, Aga, ty też załóż. Mhm. Dobra. Z tyłu podłączę? Tak, z tyłu. Idzie, laski, musimy się pośpieszyć. No już. Okej. Magda, na pewno wiesz, jak to się robi? Jasne, nieraz widziałam, jak mama to robi. To wcale nie jest trudne. Ej, słuchaj, bo może ja to zrobię. Czytałam trochę w internecie o tym. Nie dam ci tego do ręki, jeszcze zepsujesz. No dobra, okej, chciałam tylko pomóc. Okej, dobra. O kurde. Jezu, jakie masz włosy. No dobra, okej, depiluj, ja nie... Dobra, myślę, zaczynamy. Że nie wiem. O, Magda, dlaczego to tak boli? Musisz wytrzymać. Chcesz się tych włosów pozbyć, czy nie? No, wiesz, że chcę, ale... Ała! Magda nigdy wcześniej nie wykonywała takiego zabiegu. Widziała kilka razy, jak robi to jej mama i jest przekonana, że to nic trudnego. Cicho. Halo, jest tam ktoś? Chłopcy, czy ktoś wchodził do mojego gabinetu? Nie, nikogo nie widzieliśmy. Na pewno? Na pewno. Czemu nie pozostawiałam tu klucz? O, pani Jadziu, o, ma pani może jakiś drugi klucz do mojego gabinetu? Mam, jestem pewna, coś, że zostawiałam w dyżurce, a go nie ma, a są drzwi zamknięte. Zatrzasnęły, zaraz, właśnie spokojnie. Nie wiem, czy się zatrzasnęły.
ja mam robić? Cicho. Proszę poczekać. Halo, jest tam ktoś? Mam wrażenie, że tam ktoś jest. Dobrze, a ma pani dodatkowy klucz? Oczywiście, że to chodźmy. Otworzymy zaraz, nie ma problemu. Dobra, zwijamy się. Nastolatki nie spodziewały się, że higienistka przyjdzie do pracy trochę wcześniej i zdążyły wydepilować Agnieszce jedynie kawałek nogi. Idą. No pewnie, zobaczymy. Klucz jest, także nie ma problemu, że... Chodźcie, jest. O! Dziewczyny, tak? Czy ktoś tutaj wchodził? Nie. Nie przynosił klucza na pewno? Absolutnie. A długo tu jesteście? Nie, dopiero przyszłyśmy. A przyszłyście do mnie? Zobaczę w środku, czy nic się... Tak, bo Weronika bolał brzuch. No dobrze, to chodź, dam ci coś rozkurczowego. Nie, bo w zasadzie to mi już przeszło, poza tym lekcje mamy i musimy iść. To pójdziemy już, bo lekcje sam nie rozumie. No, do widzenia, do widzenia. Ale ja już myślałam, że nas przyłapie. Ja też mało nie umarłam, ledwo się nam udało. Ej, dziewczyny, bo... Patrzcie. Bo patrzcie, jak to wygląda i boli. Ale tak mam być, bo leserze zawsze przez kilka dni skóra źle wygląda. Ej, no dobra, ale jak dotykam, to nadal czuję te włosy. Bo to trzeba kilka razy wydepilować, tylko że my nie mamy czasu, więc będziemy musiały moc zwiększyć. Ale ja muszę oddać ten sprzęt do salonu. I co, i mam iść na randkę z jedną nogą wydepilowaną wcale, a drugą tylko w połowie? Magda, nie możesz jej teraz tak zostawić. Ja muszę to oddać mamie, nie rozumiecie? Ale musisz jej to skończyć. Okej, okay, niech będzie. Tylko proszę cię, tym razem tak, żeby zniknęły na zawsze. Dobra. Wiem, że na takie zabiegi trzeba chodzić częściej, żeby się pozbyć tych włosów, ale ja nie mam czasu, mam dzisiaj randkę z Iwo. Dlatego Magda musi ustawić laser na najwyższą moc, żeby pozbyć tych kudłów raz na zawsze. Kurczę, jak nie oddam tego lasera, mogę mieć spore kłopoty, ale obiecałam Adze powtórzyć tę cholerną depilację. To by było świństwo, gdyby ją teraz wystawiła. Trudno, raz kozie śmierć. Może mama się nie zorientuje, że zabrałam ten laser.